Tłumaczę to w ogóle na język polski, to jest najtwardszy strażak przetrwań. W tym sezonie zdobyłem 31 złotych medali. Niesamowite. Nie ma nagród rzeczowych. Nie ma. Po prostu jest tytuł, jest ten prestiż, można powiedzieć, tak, bycia najlepszym strażakiem na świecie. Kiedyś tak jakbym obliczyłem, no to dom w stanie surowym bym postawił za te pieniądze, które włożyłem, tak? Wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś chce, to zawsze tą godzinę minimum znajdzie na ten trening. To mi się podoba. Aktywnie biorę udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. I nasza służba trwa 24 godziny. Są rzeczy ważniejsze niż strach, tak? Że życie, zdrowie ludzkie. Ja na przykład miałem taki przypadek, gdzie miałem osobę 140 kg i ją trzeba też ewakuować. Tutaj rano mam samolot na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych. Taniec skóry nie sprzedamy.